Nie, tylko to. Jarek opowiada, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na przystanku tramwaju wodnego. Zaczynamy. Zawsze warto obłowić okolice mostów. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo to jednak jest styczeń. Na jesieni było tu sporo okolnych, takie 25, 25 plus, czasami jakieś 30 takie się trafiało. No zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, jak głęboko? Wiesz co, za 3 metry to może 4 tam. Tak mi się wydaje. I głównie około. Tak. Dobrze. Teraz też jakiś przyłowik może się trafić w postaci sandacza, częściej sandaczyka. No teraz zobaczymy. Na początek taki predator od Mikado. Bardzo fajna rybka. Spróbuję ją no, odpowiednio poprowadzić. Jarek mówi, że tak z pół metra nad ziemią, nad gruntem. No zobaczymy, czy będzie efekt. Zmieniasz? Tak. No właśnie. Co masz? Weź sobie niuchnij. Jakaś masakra. Mówisz, ty to stosujesz na kanapki w McDonaldzie. Tak, to wiesz, bogate źródło białka, nie? I takie łatwo dostępne w sumie. Szkoda, że gumowe. Chcesz to dobra, co, dwie, trzy na haczyk? Mało ochotki, zobaczymy, jakaś reakcja będzie. Haczyk jest trochę za duży. Zdecydowanie za duży, no ale dobra, zobaczymy, jak to będzie działało. Ja nawet stosowałem połączenie z czeburaszka plus muszka nieduża i plus tam ze dwie ochotki na to. I też kiedyś bardzo ładnie brały. Haczyk za duży. No, ale już nie będę zmieniał. I jak to prowadzisz? Jami. Tak samo, jak w dropshocie, było bardzo powoli nawet zwijać, bez drgania. Zobaczymy, co się będzie działo. No dobra, ale jak miałeś branie, to miałeś branie skąd? Z połowy? Co? Jakiś wymiarowy może być. Tak, to mały pimpek. Mały pimpek. I pić powiększy. Opa. Widać dno. Widać śmieci. Bardzo. I gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Dalej Motuława, za kolejnym mostem. W miejscu, gdzie na jesieni bardzo ładnie okonie brały, no teraz może być inaczej. To jednak widać, że jest zimniej. Ile mamy na termometrze? Ze 2 stopnie? Nawet chyba nie w tej chwili. Są już trochę inne warunki, no niekoniecznie chcą tak współpracować, ale będziemy szukać dalej. Tutaj trzeba rzucać chyba daleko, co? Bo mamy na dole, tutaj co? No widać i jakiś syf. Tak, najdalej, bo to jest blisko, mamy kamienie. Kamienie, kołki i śmieci niestety. Ryby stąd lepiej nie zabierać. Ja nie zabieram żadnego koni. Raczej sportowe. Nie mam dylematów w tym momencie. Same zaczepy. Same zaczepy. Jarek. Zamiast ryby, no niestety. Tracimy przynęty na zaczepach, a nie na rybach. A powinno być na odwrót chyba. To Jarek też mówiłeś. Tak, tu przy brzegu jest pas kamieni. O, block player, Mikado. Leciutka. Leciutka. Kojarzy się z miastem nawet. Tak, bo to takie miejskie. Wiesz co, to jest taki miszmasz. To jest takie połączenie haków i ołowiu. Zazwyczaj jak mam pudełko, to właśnie w ten sposób to sobie rozwiązuję. No i znajdziemy tutaj do wszystkiego coś tak naprawdę. Czyli i gdzieś tam cięższe główki jigowe do 10 gram, gdzieś tam nawet do 20 gram. Gdzieś tam jakieś... Ale to myślisz na to łowisko takie ciężkie też? Nie chciałem, wiesz, się po prostu zbroić typowo na to łowisko. Wsadziłem do torby to, co tam wyciągnąłem ze swojego
magicznego kuferka. Fajna rybka. Mogę pokazać to na kamerze? Za o, ładnie. A jednak coś jest. Jeszcze parę zostało. Gdzie jesteśmy? Przecież miejscowa, tu między tą wieżą a zniszczonym mostem, tu będziemy obławiać. Tam w kancie tam, lepiej tam nie rzucać, tam jest dużo kamieni, tam są zaczepy i będzie strata zestawów. Tu będziemy obławiać, ten cały odcinek krótki, zobaczymy, tu są okonie. No białoryb jest. Jest. Tu są płotki, tu są jazie pewnie, na innych odcinkach są klenie też, szczególnie tam latem można coś złowić. Zdręgi są też bardzo ładne. A zobaczymy, co będzie. Nie wiem, tutaj nic. Idę trochę tam zobaczyć. I? Jak? Było coś? Nic. Idę zobaczyć u ciebie. Tutaj pod ten most rzucałeś? Jakieś krzaczory. Ale jak to mawiają, gdzie patyki, tam wyniki. Spróbujemy. Tym bardziej, że chłopacy teraz na zero cały czas. Może mi się coś uda w tych krzakach złowić. Tutaj trochę wędkarzy jest. O, ale bałagan. Ile śmieci, panie. Twoje pudełko, opowiadaj. No to jest typowo okoniowe pudełko z bardzo różnymi przynętami. Z jakimiś dźgami od powiedzmy 1,5 grama do 4-5 gram. Widzę, sam pokolorowałeś. Tak, lakier do paznokci. Zajumany córce. Nie no. Przeważnie maluję główki na jakieś takie czerwienie, tak? Na jakiś wiśniowy kolor. A traktor też stosujesz? Rzadko, to jest akurat do sandaczy. Zapaszek dosyć specyficzny. Nie zaszkodzi czasami posmarować. Do konia raczej inne atraktory stosuję. I teraz co, taka glizda jakaś? No nie wiem właśnie, to jest za długie. Gdybyśmy to udziabali jakoś. Tylko jak to dziabniesz, to w połowie to tylko ta końcówka będzie dobra. Tak, zgadza się, ale coś tu wymyślimy zaraz. Jarku, kolejna lokalizacja. Tak, kolejna lokalizacja z nakładką. Kontrolnie po parę rzutów i idziemy dalej. No, ale z tej strony już wiatr, pewnie słychać. Zima. O, zima to już. Kolejna miejscówka i co? O matko. I na razie nic, zaraz zobaczymy. Kaczki. Trzeba uważać. Kaczki nie wędkarza, a tam coś pan przed chwilą wyjął. Tu kolega też coś wyjął stąd, także coś tu pływa. Ogólnie same okonie i białoryb. A białorybów w sumie więcej niż okonie, nie? Chyba tak. Najlepszy miesiąc według ciebie tutaj na takie okonie? Właśnie w tym miejscu? Już od marca. Od marca. Jesteśmy końcówka stycznia, to bardzo źle? Jeżeli chodzi o wyniki? No. No, można było się spodziewać, że nie będzie szału. No ale zobacz, jest środek tygodnia, jest tylu wędkarzy, czyli no... Coś powinno być, jak ludzie tak to atakują. Nie mówią jakieś pojedyncze okonie tutaj ludzie, ale... Płytko mówię, z metr tu gdzieś jest.
kurwa. Trzeba się utrzeć. No na razie to tak samo, nie Jarek? Cztery okonki marne. I kilka kontaktów. No właśnie. Jarek leci na ilość. Tak, kto będzie miał największą rybę, ten dostanie od pozostałych grzane wino. Tutaj było zaliczone mega branie jakieś większej rybki na większą przynętę, także coś tutaj pływa. Czasami się odzywa pod wodą. Dobra, pierwszy odcinek zaliczony i teraz będziemy szli na drugi. Co to jest? To jest opływ motmały. Tam popróbujemy swoich możliwości. Ile tam miejscówek mniej więcej myślisz zaliczyć? Zobaczymy, w których miejscach da się łowić. No myślę, że tam trochę więcej czasu poświęcimy. Bo dzisiaj dosyć zimno, wiatr wieje, nie? Przy tym wiecie, temperatura zawsze jest inaczej odczuwalna. Też i tak nie jest tak mocno, nie jest tak źle z wiatrem. Specjalnie wybrałem dzień, kiedy miało być troszeczkę mniej. No to ja dziękuję, Jarek wybrał dzień, w którym po prostu wieje. Nie, ale poważnie, w prognozie jutro będzie jeszcze gorzej.